Szanowny Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Wszyscy na tej sali dzisiaj jesteśmy zgodni z tym, że należy zmienić mechanizm janosikowego tak, aby gminy, starostwa i regiony nie musiały funkcjonować w błędnym kole i ze wzajemną licytacją, kto na tym zyska, a kto na tym straci. Tak jak powiedziałam wcześniej, janosikowe to nie jest problem polityczny, janosikowe to jest problem regionalny. Janosikowe to różne spojrzenie na usprawnienie systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego przez różne szczeble samorządu. Inne jest spojrzenie przez gminy, inne spojrzenie jest przez powiaty, a jeszcze inne przez regiony. Doskonale to, Szanowni Państwo, pokazały dzisiejsze wystąpienia i głosowania nad wnioskiem o odrzucenie. Wtedy, 24 lipca ubiegłego roku, kiedy pochyliły się nad projektem połączone komisje. I warto je przypomnieć, bo one nie były polityczne, one były bardziej regionalne. Pozwólcie Państwo, że przytoczę. W Platformie Obywatelskiej 15 posłów zagłosowało za odrzuceniem wniosku, 14 było przeciw, a 2 się wstrzymało. Wtedy jeszcze ruch Palikota, teraz Twój ruch, było 2 głosy za, 2 głosy przeciw. W SLD były 2 głosy za odrzuceniem. W PSL-u 2 głosy za odrzuceniem, 2 głosy przeciw odrzuceniu. W Solidarnej Polsce 3 posłów zagłosowało za odrzuceniem. W PiS-ie 19 posłów za odrzuceniem i 1 niezrzeszony za odrzuceniem. I Wysoka Izbo, więc choćby to głosowanie pokazało, że musimy jeszcze nad tym projektem popracować, że winniśmy znaleźć inne źródło finansowania niż rezerwa drogowa pozostająca w dyspozycji ministra transportu. I mam nadzieję, że wspólnie Wysokiej Izbie i nam na komisjach to się uda. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.